Znajdujemy się w Zgierzu, 58-tysięcznym mieście wchodzącym w skład aglomeracji łódzkiej. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1231. Przez lata był miastem wielokulturowym. Zmieniło się to w roku 1939, kiedy to 7 września zajęli go Niemcy. Historia, którą dzisiaj usłyszymy, wydarzyła się w roku 1942 na tej właśnie ulicy, ulicy Długiej, wtedy nazwanej Hermann-Göring-Strasse, pod numerem 54. Tady była wpadka sierżanta Wojsk Polskich Józefa Mierzyńskiego, który był oficerem zbrojeniowym widzewskiej organizacji. Aresztowania przyszły do Zgierza. Aresztowany był jego kolega Jan Skrzypotowski. Prawdopodobnie Mierzyński przyznał się nieopatrznie w celi więzienia do posiadania magazynu broni, mówiąc jednocześnie konfidentowi, którego wyczuł, że magazynek jest połączony z jakimś układem granatów, nieopatrzne manewrowanie w skrytce powoduje wysadzenie całego domu, no i naturalnie śmierć osób manewrujących. W dniu 6 marca 1942 roku przywieziono Józefa Mierzyńskiego skutego w asystencji dwóch funkcjonariuszy Geheimarzy z policji. Wtedy, kiedy przybyli na teren posesji długa 54, wówczas nazywała się Hermann-Göring-Strasse, Mierzyński prosił, żeby go rozkuto, dlatego że kajdany uniemożliwiają mu manewrowanie w skrytce. Wtedy, kiedy wyrażono zgodę rozkucia, dwaj funkcjonariusze pilnowali. Mierzyński stał na drabinie zwróconej do włazu na strych i tam między sufitem a między brakami na strychu miał tą broń. Wydobył kilka rewolwerów. Dał jednemu funkcjonariuszowi, później wręczył drugiemu następne, po prostu dał mu jednocześnie zajęcie. W końcu wyciągnął widocznie nabitego już pisa i tym dwoma strzałami natychmiast uśmiercił Fryderyka Luce, kryminal oberasystenta, i drugim uśmiercił Kurta Torna. Zbieg. Opuścił posesję długa 54, udał się do Łodzi, do swojego kolegi z organizacji Ościęskiego Józefa. Od tego momentu zaczęła już działać akcja odwetowa. Zatrzymywano wszystkich, kogo tylko spotkano w Zgierzu. Po godzinie policyjnej aresztowano dodatkowo Polaków podejrzanych, niepewnych, będących na listach dzielnicowych, tak zwanych blockleiterów. W sumie aresztowano 161 osób, 149 mężczyzn wywieziono w nocy do więzienia w Radogoszczu jako zakładników, 12 kobiet wwieziono do więzienia kobiecego mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13. Od tego momentu zaczyna już akcja odwetowa nabierać o wiele szerszych rozmiarów. W tak zwanym Kreis Lützmannstadt są aresztowania podoficerów i oficerów Wojska Polskiego w powiecie łęczyckim, Budnoskim, Gdyńskiej Woli, w Sieradzu, Łasku, głównie mówiąc o powiecie łódzkim, głównie wsie. Wszyscy są doprowadzani do miejscowych aresztów żandarmerii lub policji, jeśli taka istniała, i później grupami większymi są przesyłani do więzień lub do obozów w Radogoszczu. Aresztowano ponad 800 osób, z tym, że bardzo duży procent został z tych aresztowanych zamordowany. Jest znany nawet w dokumentacji niemiecki transport zgierski 298 więźniów z więzienia z Ostrowia Wielkopolskiego do Oświęcimia. Po kilku dniach dowiadujemy się, że została zaplanowana egzekucja w Zgierzu. W dniu 20 marca 1942 roku przyjeżdżają do Zgierza funkcjonariusze Gestapo, policji kryminalnej, zastanawiając się nad miejscem, no, mającą się odbyć egzekucji. Po penetrowaniu Zgierza doszli jednogłośnie do wniosku, że śmietnisko miejskie znajdujące się między ulicą Piątkowską
i Sienkiewicza, ach, ta armia i Wydygiąsztrasy będzie najbardziej odpowiednim miejscem na mającą się odbyć egzekucję, najbardziej upadlej. Dwa dni przed egzekucją, w dniu 18, ściągnięto pracowników, robotników Polaków zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stadamcie dla uporządkowania gdzieś około 400 metrów kwadratowych terenu śmietniska miejskiego. W przeddzień egzekucji usypano groblę długości około 10 metrów i ograniczono ją dwoma teczkami z dwóch stron. Przed groblą był wykopany rów głębokości około 50 cm. W tym czasie, kiedy przygotowywano już, dbano o tą stronę techniczną, przygotowano solidnie więźniów Radogoszcza do namającej się odbyć egzekucji. Osadzono ich tam w czwartej sali i w tej czwartej sali przygotowywano ich, mówię to w cudzysłowie, przygotowano tak, że 15 przed egzekucją zostało zamordowanych. Do pełnej setki musieli wyrównać więźniami z więzień łódzkich. I w ten sposób szereg działaczy, łódzkich działaczy, dostało się do tej grupy ofiar. Między innymi ściągnięto z więzienia wówczas aresztowanego pułkownika Władysława Dzierżyńskiego, szefa sanitariatu AK Łódź, rodzonego brata Feliksa Dzierżyńskiego, znanego rewolucjonisty, ściągnięty więziennego Sikorskiego, komendanta jednych z dzielnic i szereg innych osób, pełną 15 przeznaczonych na właśnie zgierzką egzekucję. Egzekucja w Zgierzu jest ohydnym świadectwem zbiorowej odpowiedzialności, którą mogły tylko stosować systemy bardzo słabe, udające kolosów, takim jakim właśnie był wówczas hitleryzm. Więc chodziło o zastraszenie. Gdyby nie właśnie racjonalna postawa, gdyby nie pomoc społeczeństwa, nam nawet w 1/10 może tego by się nie udawało, co nam się udawało po prostu dla to, co było brane na karby właśnie Polski walczącej, Polski podziemnej. Przez na wskość patriotyczną postawę całego społeczeństwa. Wszyscy nam pomagali, a szczególnie czułem to, że my harcerzy mieliśmy w jakiś sposób ułatwioną jeszcze pracę. Byliśmy takim chodzącym synonimem bohaterstwa. Ciała przewieziono do pobliskiego lasu. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie dokładnie są pogrzebane ofiary. Jednak co pozostało po zbrodni?